Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jacek Wesołowski. Jestem projektantem gier komputerowych, głównie. Z zawodu jestem projektantem, bo z wykształcenia programistą, ale to jest subtelne rozróżnienie. Ja w branży jestem mniej więcej od 2006 roku, licząc od kiedy jestem projektantem. Z takich rzeczy, powiedzmy w miarę rozpoznawalnych, to moim pierwszym dużym projektem był Bulletstorm, który się ukazał w roku 2011. Dużo bardziej pouczająca była praca, którą miałem później, a która była związana z portingiem, czyli przenoszeniem gry z jednej platformy na inną, na przykład z konsoli na peceta albo odwrotnie. Bo tam miałem okazję na przykład zapoznać się z tym, jakie są bebechy, jak wewnętrznie zrobione są takie gry jak Street Fighter albo Resident Evil. Napisałem też książkę. Książka jest poradnikiem. Jak projektować levele, czyli elementy składowe gry komputerowej. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o tym, jakie robimy w grach oszustwa, w jaki sposób ułatwiamy sobie życie dla dobra gracza tak naprawdę. Bo to nie chodzi oczywiście o to, żeby gracza oszukiwać w takim sensie, jakbyśmy na przykład chcieli go okraść czy w tym stylu, tylko żebyśmy wszyscy wyszli z tego zadowoleni. Oczywiście każde medium robi jakieś uproszczenia. W filmach oczywiście znajdziemy takie przykłady jak Gwiezdne Wojny, gdzie słychać dźwięk w kosmosie, co jest oczywiście nieprawdą. W Star Treku zauważymy, że żadna postać nigdy nie idzie do ubikacji. Zawsze coś się znajdzie. Gry są o tyle specyficzne, że jest w nich pętla sprzężenia zwrotnego między odbiorcą a utworem. Książkę, powiedzmy, czytamy i w zasadzie oczywiście możemy ją przestać czytać, możemy ją zamknąć, otworzyć, ale zasadniczo nie wpływamy na treść tej książki. Podobnie z filmem. Gra komputerowa jest bardziej rozmową, w sensie gracz odpowiadając na to, co widzi na ekranie czy słyszy z głośników, wykonuje pewne działania, to z kolei wpływa na grę, która z kolei wpływa na gracza, co oznacza, że troszeczkę się zmienia sposób patrzenia na utwór. Dużo większe znaczenie ma takie jakby głębokie wewnętrzne przekonanie gracza, że w grze wszystko działa tak, jak powinno działać, że rzeczy są takie, jakie być powinny. To powoduje, że wiele osób posługuje się w rozmowach o grach troszeczkę mylącą koncepcją realizmu. Że gra powinna być realistyczna, co oznacza, że powinna działać tak, jak rzeczy działają, jak powinny działać. To jest troszeczkę błąd, dlatego że oczywiście w grach, tak samo jak w każdym innym medium, nie chodzi o to, żeby była prawda, tylko żeby było wyobrażenie pewne. Interesują nas tylko pewne wycinki rzeczywistości albo wręcz pewne wycinki fikcji. Czyli nie szukamy tak naprawdę realizmu, tylko poczucia realizmu, czyli autentyzmu, który w uproszczeniu jest realizmem odartym z tych części, które są nudne. Kiedyś usłyszałem bardzo, bardzo, bardzo celną anegdotę, która to tłumaczyła. Człowiek, który opowiadał o tym, jak robił strzelankę, taką klasyczną strzelankę wojenną, opowiadał, jak mu tłumaczyli wojskowi, z którymi rozmawiał w charakterze konsultantów, jak mu tłumaczyli, jaka jest różnica między realizmem a autentyzmem i powiedzieli to mniej więcej w ten sposób, że realistyczne przedstawienie wojny polega na tym, że jedziemy na front przez 6 godzin, przez 12 godzin leżymy w błocie, przez ten czas raz jeden zdarza się, że przyjeżdża ciężarówka, wracamy do domu i się okazuje, że ta ciężarówka nie miała znaczenia strategicznego. Autentyczne przeżycie wojenne, takie jakiego szukamy w fikcji, będzie polegało na tym, że idziemy przez 5 minut na front, po minucie przyjeżdża ciężarówka, my jej robimy zdjęcie, wzywamy nalot, który zbombarduje tę ciężarówkę, wtedy z krzaków wyskakują wrogowie, przyjeżdżają czołgi, wszyscy do siebie strzelają, następuje ostrzał artylerii, wybucha bomba atomowa itd., itd. Można powiedzieć, że te wszystkie elementy, które nas interesują w takiego rodzaju przeżyciu, zostają skondensowane i odarte z tych części, które są rutynowe. Więc oczywiście w grze chcemy sobie troszeczkę zaszaleć, chcemy puścić wodze fantazji, chcemy dać upust pewnemu wyobrażeniu, które chcemy stworzyć. Ono niekoniecznie musi być realistyczne, zwłaszcza dobrym przykładem wydają mi się gry produkowane przez Nintendo, gdzie mamy bardzo umowne światy.
W grach z udziałem Mario na przykład mamy takie sytuacje, że zjadamy jakiś grzybek i robimy się więksi, albo skaczemy przeciwnikowi na główkę i on przez to zostaje pokonany. Zupełnie uznaniowe zasady, ale to nie szkodzi. Istotne jest to, że nasze wyobrażenia podlegają właśnie pewnym ograniczeniom. Przede wszystkim związanym z tym, że to wszystko musi się trzymać kupy. I ograniczenia są zasadniczo trzech rodzajów. Nie tylko techniczne, ale również poznawcze i konwencjonalne. I musimy o nich myśleć łącznie. Dlatego, że bardzo często praktyczny problem, przed którym stajemy, nie wynika tylko z tego, że na przykład nasz komputer jest wolny i tylko niewiele rzeczy może pokazać na ekranie, ale z tego, że nasz komputer jest wolny i może tylko pewne rzeczy pokazać na ekranie, ale oprócz tego chcielibyśmy, żeby pokazał coś dużego albo żeby pokazał więcej. I musimy jakoś udawać, żeby graczowi się wydawało, że widzi więcej niż jest w rzeczywistości. Gdybyśmy nie mieli tych ograniczeń poznawczych, czyli gdyby gracz mógł wszystko pojąć, albo gdybyśmy nie mieli ograniczeń konwencjonalnych, czyli gdyby wszystko było dozwolone, to byśmy prawdopodobnie się aż tak nie przejmowali ograniczeniami technicznymi. Najważniejsze ograniczenia techniczne to będzie przede wszystkim wydajność, interfejs, rozdzielczość i eksplozja wykładnicza. Wydajność to jest mniej więcej to, czego się spodziewamy. Komputer może wykonać tylko pewną określoną liczbę obliczeń w skończonym czasie. Istotne dla nas jest to, że bez względu na to, jak szybki zrobimy komputer, to zawsze zrobimy taką grę, żeby ten komputer był za wolny. Dlatego, że tym, co generuje narzut obliczeniowy w grach, jest przede wszystkim dokładność tego, co pokazujemy, tego, co się w tym dzieje. O ile poziom komplikacji, dokładność rozgrywki jako takiej aż tak bardzo szybko się nie zmienia, dlatego że ona bardziej zależy od tego, co gracz jest w stanie wchłonąć, a ludzie się tak bardzo nie zmieniają w czasie, o tyle bardzo się zmienia dokładność warstwy prezentacji. Przez wiele, wiele lat takim źródłem postępów w grach były różne sztuczki, które mogliśmy robić z oświetleniem. Postępem kiedyś było to, że w ogóle możemy mieć cienie w grze. Potem, że te cienie mogą mieć łagodne krawędzie. Potem, że możemy, wcześniej nawet, że światło może być kolorowe. Potem, że możemy mieć rzeczy, które są chropowate. Potem, że możemy mieć rzeczy, które mają odblaski itd., itd. Dzisiaj już bardziej wchodzimy w takie bardziej subtelne sprawy. Na przykład takim postępem dokonanym w ciągu ostatnich kilku lat jest to, że możemy wreszcie robić przyzwoite sceny zbiorowe. Kiedyś nie mogliśmy. Jak jeszcze robiliśmy Bulletstorm w 2009 roku, to naszym ograniczeniem technicznym było, że na ekranie mogło być maksymalnie 10 postaci. Włącznie z graczem i jego kumplem. Interfejs, za chwilkę będę miał o tym slajd. Interfejs ogranicza nas w tym sensie, że nie wszystko z danym interfejsem da się zrobić. Ponieważ z grą komputerową nie obcujemy bezpośrednio, czyli nie używamy rąk, nóg i tak dalej, tylko poprzez pewien interfejs. Nawet jeżeli machamy łapką do Kinecta, to ten Kinect musi nasze machanie łapką zinterpretować, czyli znowu jesteśmy zapośredniczeni jakimś urządzeniem. I to urządzenie po prostu nie wszystko pozwala nam zrobić. Rozdzielczość zawsze jest tak, że i komputer może nam pewne rzeczy pokazać z pewną określoną dokładnością i gracz może to zobaczyć z określoną dokładnością. Na to się nadziewamy przy różnych okazjach, że po prostu nie wszystko da się naraz pokazać. O eksplozji wykładniczej będę miał jeszcze slajd. To wszystko razem bardzo często narzuca nam takie meta ograniczenie. Nie na zasadzie, że czegoś się nie da zrobić, tylko że da się zrobić, ale wolelibyśmy tego nie robić, bo musielibyśmy się narobić. Bardzo nam zależy często, żeby po prostu oszczędzić sobie czasu. Żeby po prostu gra nie kosztowała taczkę pieniędzy. Ograniczenia poznawcze wiążą się przede wszystkim z tym, te, które są specyficzne dla gry, wiążą się przede wszystkim z tym właśnie, że gracz musi coś zrobić. I jest to o tyle trudna sytuacja w porównaniu z książką czy filmem, że jeżeli w książce czegoś nie zrozumiemy, to raz, że możemy się cofnąć i przeczytać jeszcze raz, dwa, że możemy to sobie odłożyć na bok i być może później sprawa się wyjaśni. Samego procesu czytania to nie zakłóca, chyba że książka jest naprawdę bardzo źle napisana. W grze jest tak, że jeżeli nie zrozumiemy czegoś, co gra ma nam do przekazania i zrobimy coś w grze, co zupełnie jest od czapy, bo jest oparte na fałszywych przesłankach, to gra nam znowu coś odpowie, czego być może nie zrozumiemy, co zupełnie znaczy nie to, co nam się wydaje, że znaczy, bo źle zinterpretowaliśmy pierwszą podpowiedź, więc znowu coś zrobimy i tak możemy bardzo szybko pójść w maliny. W związku z tym bardzo wiele ograniczeń poznawczych wynika z tego, że musimy zadbać o to, żeby gracz dokładnie wiedział, o co chodzi. Czyli przede wszystkim, żeby znał swój cel. Cokolwiek się dzieje w grze, gracz musi wiedzieć, jaka jest następna rzecz, którą zrobi. I to może polegać na tym, że mu po prostu powiemy, co ma zrobić, a może być też tak, że chcemy, żeby sam się domyślił. Tak czy tak musimy o to zadbać. Bardzo ważne jest też, żeby gracz na bieżąco wiedział, że jego działanie przyniosło określony rezultat i jaki ten rezultat jest. Właśnie dlatego, że gra jest zapośredniczona przez jakieś urządzenie interfejsowe.
Jeżeli gramy w piłkę i biegamy po boisku, to czujemy swoje ciało, wiemy, co się z nami dzieje w każdej chwili. Jeżeli dotkniemy piłki, to od razu wiemy, że ją dotknęliśmy, że ją kopnęliśmy. Wiemy, co się stało z naszym ciałem, wiemy, co się stało z piłką. W grze komputerowej mamy ograniczony dostęp do bodźców, na przykład nie czujemy swojego ciała. W związku z tym, kiedy nasza postać na ekranie się porusza, to musimy w jakiś sposób wiedzieć, że ona na przykład zaczęła już teraz się ruszać, bo nacisnęliśmy przycisk do ruszania się. Z nieskończonością wiąże się tego rodzaju kwestia, że umysł nieskończoności nie lubi. Jak się pojawia w naszym pojmowaniu, w naszym odbieraniu rzeczywistości jakaś nieskończoność, to umysł zaczyna się od niej odcinać. I w praktyce to polega na tym, że wyrabiamy odporność na bodźce. Jeżeli ktoś na przykład powie nam ten sam dowcip 7 razy, to on za którymś razem przestaje być śmieszny, już nas nie śmieszy. Jeżeli ktoś postawi nas przed Morzem Bałtyckim i da łyżeczkę i powie, żeby z tą łyżeczką teraz to morze przelać do jakiegoś innego morza, to się natychmiast poddajemy, bo widzimy, że to jest niewykonalne. Ale na przykład, jeżeli ktoś by dał nam szklankę i powiedział, żebyśmy to Morze Bałtyckie przelali tą łyżeczką po jednej szklance, to w tym momencie już cel staje się bardziej do ogarnięcia. Szklankę jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, ile to jest roboty i prawdopodobnie znudzimy się dopiero po drugiej szklance, czy coś koło tego. Oczywistość to jest problem, który się wiąże z tym, co wspomniałem przed chwilą, z tym, że w grze bardzo łatwo jest się rozjechać, gra się może rozjechać z graczem. Musimy się upewnić, że gracz dokładnie rozumie to, co widzi, tak jak my byśmy chcieli, żeby rozumiał. Co oznacza, że czasami musimy kompensować, bo wiemy, że gracz popełni pewien błąd poznawczy i my wiemy, że on go popełni i że zinterpretuje daną informację błędnie, więc musimy przedstawić mu taką informację, żeby ona po błędnym zinterpretowaniu tej informacji dała mu prawdziwy obraz rzeczywistości. Przewidywalność wiąże się z tym, że gra to nie jest życie, że gra nie może nas za mocno frustrować. Chcemy wiedzieć, o co w tej grze chodzi, że ona do czegoś zmierza. W filmie czy w książce mamy to niejako podane na tacy. Czujemy, jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych konwencji, na przykład podawania narracji w filmie i wiemy, że film do czegoś zmierza, że tu mamy wprowadzenie, tu mamy wezwanie do działania, tu przychodzi nam posłaniec i wręcza nam dar, co tam jeszcze dalej jest w podróży bohatera, już nie pamiętam w tej chwili, ale jakby jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego toku wydarzeń. W grach jest dużo więcej swobody. Podchodząc do gry nie wiemy, jakie będą jej reguły, dopiero się dowiadujemy. Może znamy jakieś podstawy na zasadzie, którymi przyciskami na klawiaturze mamy sterować postacią, ale nie wiemy, jakie są reguły specyficzne dla tej gry. W związku z tym musimy bardzo zadbać o to, żeby gracz wiedział, czego się po grze spodziewać. Są też ograniczenia konwencjonalne. Oczywiście ograniczenia konwencjonalne są uznaniowe. W każdym medium, wszędzie jest mnóstwo tych konwencji. Na przykład przyjęło się tradycyjnie, że jak się rysuje jeża, to jeż ma na kolcach, na plecach jabłuszko. I wszyscy nauczyciele biologii w Polsce klną na to w żywy kamień, ponieważ jeże są w rzeczywistości owadożerne. I jakbyśmy chcieli sobie wymienić takich konwencji, to byśmy mogli je wymieniać do białego rana. Specyficzny dla gier jest to, że ponieważ gracz, jakby w grze chodzi o to, żeby coś robić, to gracz po pierwsze chce mieć poczucie, że to, co robi, ma sens. Ja to nazywam zasłużoną wygraną, ale nie należy się fiksować na takim myśleniu w kategoriach wygranej i przegranej, bo to chodzi w ogóle o to, że gracz sobie wyznaczył jakiś cel i chce mieć poczucie, że ten cel zrealizował albo nie zrealizował. A jeżeli go zrealizował, to nie został on mu dany na tacy, tylko w jakiś sposób działanie gracza na osiągnięcie tego celu wpłynęło. Bo inaczej to można po prostu sobie odpalić film. Ponieważ gra koncentruje się na tym, co gracz zrobił, to automatycznie gracz odruchowo będzie myślał o sobie jako protagoniście, nawet jeżeli jest w danej historii statystą, tak jak na przykład w serii Call of Duty, w której zasadniczo zostajemy umieszczeni na polu walki, na tym polu walki jest wśród nas wielu innych żołnierzy, oni wszyscy strzelają, biegają, umierają, przychodzą następni, my tam sobie jesteśmy tylko pionkiem wśród wielu innych pionków, ale czujemy się jak protagonista, no bo to jest nasza historia. To jakby jak my zginiemy, to nas to bardziej obchodzi, niż jak zginie statysta, który stoi obok. A trzecia sprawa wynika z tego, że gry naturalnie rodzą w graczu ciekawość. Skoro już mogę coś zrobić i to przynosi jakieś efekty, to chciałbym zrobić coś jeszcze. I automatycznie budzi się takie poszukiwanie, co jeszcze w tej grze można zrobić. Nie są preferowane sytuacje, kiedy gracz próbuje coś zrobić i okazuje się, że gra w ogóle na to nie zareagowała, miała to w nosie.
I to są uznaniowe rzeczy, to znaczy to nie jest ograniczenie techniczne takie, że sprzęt nam nie pozwoli czegoś zrobić, ani nawet ograniczenie prawne, że nam czegoś nie wolno zrobić, tylko po prostu tak się przyjęło. Być może za 50 lat będą inne ograniczenia konwencjonalne, akurat IFI są takie. Chciałbym zacząć od przykładu historycznego. Od przykładu, który pokazuje na to, jak ograniczenie techniczne, które samo w sobie jest proste, powoduje szereg komplikacji, które nie są oczywiste. Dawno, dawno temu, jakieś 15 lat temu, czyli w grach jakieś 3 epoki temu, jak jeszcze algorytmy były prostsze, bo komputery były słabsze, to nie mieliśmy takich dobrych algorytmów, które decydowały, co wyświetlić na ekranie, a czego nie wyświetlać. To jest dosyć podstawowy problem w grach komputerowych, zwłaszcza tych, które są 3D, ponieważ w ogólnym przypadku tego, co jest do wyświetlenia w świecie gry, jest za dużo, komputer tego wszystkiego nie uciągnie. Musimy w miarę możliwości bardzo szybko odrzucić część z tych rzeczy, żeby ich w ogóle nie uwzględniać do wyświetlania, bo wtedy sobie oszczędzamy obliczeń. I dzisiaj są na to takie algorytmy, które działają w zasadzie w sposób przezroczysty. To znaczy ja jako projektant danego kawałka gry nie muszę się nimi przejmować, nie muszę o nich za dużo wiedzieć. Ale jeszcze 15 lat temu tak nie było i taką technologią, której wtedy często używano, były tak zwane portale. Portale polegały na tym, że trzeba było podzielić daną przestrzeń na podobszary. I obszar był ograniczony właśnie tak zwanymi portalami. Idea była taka, że jeżeli w moim polu widzenia jest portal, to znaczy, że widzę cały obszar, który znajduje się za tym portalem. A jeżeli go nie widać, jeżeli jest przez coś zasłonięty, to mogę wtedy cały ten obszar odrzucić i w ogóle go nie wyświetlać. W przykładzie, który jest na slajdzie, pokój po prawej stronie jest zupełnie nieuwzględniony do wyświetlenia, ponieważ nie mieści się w moim polu widzenia. Jest za bardzo z boku i w ogóle nie mieści się na ekranie. Pokój u góry po lewej jest w całości uwzględniony do wyświetlenia, ponieważ widzę drzwi, które do niego prowadzą, które są moim portalem. W szczególności to oznacza, że jeżeli w prawym górnym rogu tego pokoju stałoby coś skomplikowanego, to też by trzeba było to uwzględnić do wyświetlenia, ponieważ jest w tym pokoju, który został dopuszczony do wyświetlenia jako całość. Oczywiście potem ściana go zasłoni, więc nie będziemy tego widzieć, ale komputer się namęczył. Pokój po prawej stronie u góry nie będzie uwzględniony do wyświetlenia, ponieważ portal jest zasłonięty przez ścianę. I to jest bardzo prosty algorytm, to się ręcznie ustawiało, ale to nie zajmowało dużo czasu, wszystko fajnie. Do czasu, gdy próbujemy na przykład zrobić tego rodzaju otwartą przestrzeń, gdzie po prostu stoją sobie na przykład jakieś domki, czy skałki, czy coś takiego, jakaś taka otwarta przestrzeń. Tego się w takim trybie zrobić nie dało, bo tu nie ma gdzie ustawić portali. W związku z tym, bez względu na to, gdzie się spojrzymy, wszystko będzie uwzględnione do wyświetlenia, chyba że mamy to za plecami. I już w tym momencie gry były ograniczone do tego, żeby posługiwać się zamkniętymi przestrzeniami. Czyli wnętrze jakiegoś bunkra czy zamku było w porządku, ale przejść się na pole i przejść się po parku to już niekoniecznie. Drugi problem jest na przykład taki, że trzeba bardzo uważać na to, żeby nam się obliczenia nie spiętrzyły. Tutaj w przykładzie u góry mamy sytuację, w której gracz patrzy na przestrzał przez jedne drzwi, drugie drzwi, trzecie drzwi, czwarte drzwi i widzi wszystkie 6 pokojów, które mamy w danym levelu. W związku z tym wszystko to trzeba uwzględnić do wyświetlenia, mimo że im dalej znajduje się pokój, tym tak naprawdę mniejszy wycinek widzimy. Widzimy tylko to, co widać dokładnie na wprost przez drzwi. Ale i tak wszystko musimy policzyć, bo nasz uproszczony algorytm nas do tego zmusza. Co gorsza, taki układ levelu powoduje, że jeżeli patrzymy, mówiąc w układzie służonych tego obrazka, patrząc w górę, wyświetlamy tylko ten jeden pokój, w którym się znajdujemy i wszystko sobie działa szybko, szybko, szybko. Potem się powiedzmy obracamy stopniowo zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zaczynamy patrzeć w prawo i nagle gra nam robi chrup, ponieważ nagle mamy 6 razy więcej rzeczy do wyświetlenia, bo nagle zobaczyliśmy wszystkie pokoje. Liczba klatek na sekundę zwalnia, gracze są niezadowoleni, bo im gra chrupnęła. Potem dalej się obracamy, znowu widzimy tylko ten jeden pokój i nagle jest wszystko w porządku z powrotem. Takie nieprzewidziane zachowania, one przede wszystkim zaburzają przewidywalność gry. Jakby gra cały czas miała 15 klatek na sekundę, to by się gracz przyzwyczaił. Ale jak ona czasami ma 30-60 klatek, a potem spada do 10 nagle, to jest bardzo niemile widziane. Więc co się robi? Robi się tak jak na dolnym obrazku. Drzwi się umieszcza na zakładkę. Raz na górze, raz na dole, raz na górze, raz na dole. Dlatego, że w ten sposób gwarantujemy sobie, że nie ma takiej linii patrzenia, żeby gracz zobaczył wszystko naraz, bo zawsze się odbija od jakiejś ściany. A to z kolei oznacza, że gry robione tą metodą muszą składać się z rzeczy ciasnych, krętych, zamkniętych. Wielkim wrogiem autora takiej gry jest okno,
ponieważ przez okno widać coś, co jest na zewnątrz. Najgorsze jest to, że za tym oknem może być następny budynek, w którym jest znowu okno, więc znowu coś widać. Tam może być następne okno, znowu coś widać. Opowiadał mi kiedyś znajomy, który robił któregoś Wiedźmina, nie pamiętam czy pierwszego, czy drugiego, że na jakiejś planszy testowej mieli miasto, w tym mieście była ulica, na końcu ulicy była karczma czy coś, w karczmie na ostatnim piętrze było otwarte okno i przez to okno było widać maszt statku, który stał w porcie. I ponieważ było widać maszt tego statku, to trzeba było obliczyć cały statek. A statek był oczywiście bardzo skomplikowanym obiektem, bo jak się podeszło blisko, to chciało się widzieć go z całym olinowaniem i wszystkim. I gra chrupała. I nie wiedzieli, co się działo, dopóki nie zamknęli okna. I nagle się okazało, że wszystko jest w porządku. Z tym, co przed chwilą opowiadałem, wiąże się to, dlaczego w grach nie ma luster. To znaczy dokładnie rzecz biorąc, w grach zdarzają się lustra, ponieważ istnieje technologia do tego, żeby zrobić w grze lustro. I to takie autentyczne lustro, że się będzie faktycznie wszystko w nim odbijało. A jednak jak włączycie jakąś w miarę współczesną grę, to prawdopodobnie zobaczycie w nim, że owszem, stoi sobie lustro w pokoju, ale jest jakieś takie rozmyte. Jakieś takie jakby wygląda, jak było zaparowane, albo brudne, albo coś takiego. Coś tam się niby w nim odbija, coś niby widać z grubsza tak, jak powinno być widać, ale na przykład gracz sam siebie w tym lustrze nie zobaczy, szczegółów nie widać, tak jest to udawane lustro. Dlaczego? Po pierwsze, trzeba obliczyć to, co widać w lustrze, czyli trzeba drugi raz policzyć taki obraz, jak to, co widzi gracz. Bo nie tylko to, co widzi gracz, ale również to, co widzi lustro, bo ono widzi co innego. Po drugie, lustra odbijają się w lustrach. To znaczy, że jeżeli ustawimy lustro tak nieszczęśliwie, że od jednego lustra się odbije, potem od drugiego, potem od trzeciego, a potem nie daj Boże jeszcze będzie czwarty ustawiony tak, że wróci do któregoś poprzedniego, to możemy nagle uzyskać nagły spadek wydajności, bo tak nam się ułożyło, że w nieskończoność próbujemy to liczyć. Oczywiście można zrobić jakąś sztuczkę, żeby to tam gdzieś odciąć, ale to już też jest sam w sobie uproszczenie. Notabene takie uproszczenie zrobiono w portalu. W portalu nie ma luster, ale są portale, przez które widać coś i w szczególności można tak portale ustawić, że przez jeden portal widać ten drugi i przez ten drugi z powrotem widać ten pierwszy i można uzyskać efekt zbliżony do gabinetu luster, takiego z dwoma lustrami naprzeciwko. Ale oni też pociągnęli to fejkiem tak zwanym. To znaczy bodajże jak wykryją, że po raz czwarty wyświetlają obraz z portalu, to wtedy tylko przeklejają to, co już mieli policzone. I gdzieś tam się pokazuje. W związku z tym z punktu widzenia gracza to widać tak, jakby to było w nieskończoność policzone, a w rzeczywistości jest uproszczenie. Ale najgorsze ze wszystkiego, najgorsze jest to, że w lustrze widać gracza. Wspomniałem na początku, że gra musi być responsywna. Gracz musi na bieżąco dostawać informację zwrotną o tym, że gra w ogóle przyjęła do wiadomości, że on wprowadził jakieś sterowanie. I to nie tylko działa na przestrzeni godziny, gdzie jakiś cel długoterminowy osiągnęliśmy, albo 5 minut, gdzie mamy pojedynczą pętlę rozgrywki. To działa również na przedziale pojedynczej sekundy, gdzie właśnie chcieliśmy pójść do przodu, nacisnęliśmy przycisk iść do przodu. No i chcielibyśmy, żeby postać zaczęła iść do przodu. Cierpliwość gracza wynosi 0,3 sekundy. To znaczy, jeżeli w ciągu 0,3 sekundy nie dojdzie do wniosku, że faktycznie postać się rusza tak, jak jej kazał, to będzie miał poczucie, że gra jest nieresponsywna, że coś nie działa, że coś się ociągnę. Być może problem wydajnościowy, może mam za mało klatek na sekundę, może muszę kupić nową kartę graficzną. W związku z tym musimy jak najszybciej dać graczowi do zrozumienia, że faktycznie postać się ruszyła. Czyli ona musi się ruszyć natychmiast. Kiedy czujemy swoje ciało, to wiemy, że się musimy rozpędzić, że mamy jakąś bezwładność, że to wszystko zajmuje trochę czasu. I wiemy to natychmiast, bo nasz układ nerwowy od razu nas o tym informuje. W grze tego wszystkiego nie mamy, więc musimy to zobaczyć. Czyli postać musi mieć prawie nieskończenie duże przyspieszenie. Czasami się tam troszeczkę daje tego rozpędu, ale niedużo. Postać musi się natychmiast zacząć poruszać. I to wszystko jest fajnie, to wszystko wygląda tak, jakby się postać ruszała w sposób naturalny, do momentu, kiedy zobaczymy ją z boku, ponieważ wtedy nagle się okazuje, że nacisnęliśmy przycisk i postać wystrzeliła, dosłownie wystrzeliła w bok albo do tyłu. Na to się jeszcze nakłada ten problem, że w grach po to, żeby nam było wygodnie, żebyśmy się nie nudzili idąc gdzieś dłuższy kawałek, gracz porusza się tak ze 40 km na godzinę. Więc oczywiście jak naciśniemy przycisk patrząc na siebie w lustrze, to zobaczymy, że po prostu zrobiliśmy wystrzał jak z armaty. To po prostu źle wygląda, a jeszcze tego nie pasuje do animacji, bo oczywiście nasza postać musi przebierać nogami, że chodzi, tylko że albo musi bardzo szybko przebierać nogami, żeby dopasować się do tego tempa chodzenia, albo będzie się ślizgać. I to wszystko w tym lustrze widać. Nie ma lustra, nie ma problemu. Tu jeszcze może warto dodać, że w typowej grze, której patrzycie z punktu widzenia gracza,
istniejecie tylko jako te ręce, które trzymają tam broń czy inny gadżet, który akurat macie. Nic poza tym nie ma. Oczywiście postacie was widzą, bo one nie potrzebują wyrenderować sobie obrazu na ekranie, żeby was widzieć, ale wasz model postaci nie istnieje na ogół. Dopiero kiedy patrzymy na postać z zewnątrz, to zaczyna być postać widać i wtedy trzeba jej zrobić ten cały nieszczęsny model. W związku z tym różnica między grą, w której są lustra, a grą, w której nie ma lustra, to bardzo często różnica między grą, w której trzeba zrobić o jedną postać więcej albo jedną postać mniej, co oczywiście wpływa na koszty. Dalej, syndrom wysokiego płotka. Być może zwróciliście uwagę, że jak gracie w jakąś grę, to bardzo często macie piękne, rozległe widoki, tak pokazują wam krajobrazy, wszystko jest świetnie, ale nie możecie tam pójść, ponieważ jesteście zamknięci na jakimś małym balkoniku albo na jakiejś ścieżce i jest taki charakterystyczny płotek mniej więcej do pasa, taki akurat na tyle wysoki, że nie dziwicie się, że nie możecie dać przez niego kroku. Na tyle niski, że jakbyśmy się na chwilę nad tym zastanowili, to w zasadzie można by go przesadzić, podciągnąć się i przeskoczyć, żaden problem, ale jakoś magicznie tak się składa, że gra nie daje wam w ogóle takiej możliwości zrobienia takiego ruchu. Jeżeli możecie podskoczyć, to nie dość wysoko. To wynika z tego, że grze jest wszystko jedno, czy ona ma pokazać coś dużego, czy ma pokazać coś małego. Grze jest z punktu widzenia tego, ile to czasu zabiera, żeby to policzyć w danej klatce animacji, ważne jest to, ile jest detalu. Ile jest w sumie wszystkich szczegółów do pokazania. W związku z tym możemy stworzyć albo mały obszar, który jest bardzo szczegółowy, jesteście zadowoleni, że jest dobra grafika, albo zrobić duży obszar, który jest mało szczegółowy, ale wam to nie przeszkadza, ponieważ to jest daleko i nie widzicie. Bardzo często gra będzie oszukiwać na przykład w ten sposób, że pokazuje w tle jakieś miasto, powiedzmy, ale to nie są trójwymiarowe budynki, jakbyście między nie weszli, to byście zobaczyli, że to jest faktycznie miasto, tylko to jest na ogół obrazek z miastem, jakaś taka fototapeta. Bo po prostu z dużej odległości nie widać różnicy. Jak podejdziecie, to by było widać różnicę, więc płotek jest potrzebny po to, żebyście nie mogli podejść, bo byście zobaczyli. I to jeszcze pół biedy, że to by trzeba bardziej szczegółowo pokazać wam coś z bliska, bo to akurat jest proste technicznie, to już od dawna jest rozwiązane. Możemy w locie podmieniać modele mniej szczegółowe na bardziej szczegółowe i już. I to się zresztą bardzo często robi właśnie w celach wydajnościowych. Problem polega na tym, że jeżeli wpuścimy was na tą dużą czerwoną część, to będziemy musieli ją zrobić. A to jest kupa roboty. I co gorsza, jak już ją zrobimy, to się okaże, że za tą dużą częścią jest dalsza duża część, którą chcemy wam pokazać, żebyście mieli poczucie, że jesteście w wielkim, rozległym świecie, a nie w kurniku. Więc znowu mielibyśmy ten problem, tylko byśmy odsunęlibyśmy sobie te granice. Więc po prostu się daje na Hama taki wysoki płotek, który w różnych dziwnych miejscach jest, właśnie po to, żeby gracza zamknąć w takim końcu. Dobra, interfejs. Interfejs to jest w ogóle zabawna sprawa. Tak jak wspomniałem na początku, interfejs umożliwia wam robienie pewnych rzeczy, a innych nie. I to jest w porządku. Na grę to wpływa w ten sposób, że ogólna zasada projektowania gry jest taka, że rzeczy, które w danej grze są ważne, są częścią jej motywu przewodniego. To są te rzeczy, na które gracz ma się skupić i ma potem opowiadać, że właśnie o tym była ta gra. Te rzeczy mogą być skomplikowane, można w nich wydziwiać do woli, bo to wszystko sprawia, że gracz się na nich koncentruje. A jak się koncentruje, to oczywiście bardziej je przeżywa, bardziej je potem wspomina i tak dalej. Natomiast rzeczy, które są nieważne, powinny być przezroczyste, żeby nie odwracały uwagi. I w grach komputerowych tych rzeczy, które powinny być przezroczyste, bo są nieważne, jest bardzo dużo. Właśnie dlatego, że gracz cały czas jest w takim dialogu z grą, że coś robi, gra mu odpowiada. I się z tego zbiera dużo takiej buchalterii, że na przykład jeżeli chcemy wycelować przeciwnika, który gdzieś tam nam harcuje, gdzieś na drugim planie, to my myślimy o tym w kategoriach wycelowania w przeciwnika, wystrzeliłem z broni. Ale na poziomie mechanicznym to jest bardziej kwestia takich drobnych czynności na zasadzie przesunąłem gałeczkę troszeczkę w lewo, żeby postać obróciła się w lewo o dwa stopnie, a jak uznałem, że już jestem dobrze wycelowany, to nacisnąłem przycisk tam, któryś z tych z przodu pada, żeby wystrzelić. To są te czynności, które gracz faktycznie wykonuje, ale o nich nie myśli. Czyli one powinny być możliwie najbardziej wygodne. One powinny być zrobione tak, żeby w danym interfejsie dało się to zrobić bez bólu. A okazuje się, że w różnych interfejsach różne rzeczy da się zrobić bez bólu. Jeżeli sterujemy myszą, to mysz oferuje nam liniowe przełożenie między tym, jak nią ruszamy, a tym, co się dzieje na ekranie. Co oznacza, że możemy wygodnie przesuwać ekran. Ekran powiedziałem, ponieważ jak mamy normalnie grę FPP, to kursor jest zafiksowany na środku, a ekran się porusza pod kursorem. Ale oczywiście w drugą stronę też działa, czyli możemy ruszać kursorem na stałym ekranie. To wszystko jest możliwe. I bardzo wygodne. Można to zrobić szybko, można to zrobić jednocześnie szybko i dokładnie. Wadą myszy, jej ograniczeniem,
tym, czego nie da się zrobić dobrze z myszą, jest to, że zawsze wcześniej czy później skończy nam się albo kabel od myszy, albo jeśli mamy bezprzewodną, to skończy nam się stół. Jak się nam skończy stół, to musimy przełożyć mysz po to, żeby móc dalej ją przesuwać w danym kierunku. Co oznacza, że jeżeli mamy na przykład grę, w której cały czas idzie się w prawo, jak w wielu platformówkach, no to mysz się nie sprawdza. Tak. Przyciski nam to załatwiają. Przycisk możemy wcisnąć i dopóki trzymamy wciśnięty, to coś się dzieje. Przycisk ma ograniczoną rozdzielczość, bo możemy być tylko wciśnięty albo wyciśnięty. Za chwileczkę zobaczymy przykład, jak to wpływa na grę. Oraz ponieważ przycisk ma właśnie ograniczoną rozdzielczość, to może być albo dokładny, albo szybki, czyli może reprezentować dużą wartość, czyli postać się przemieszcza szybko, albo może reprezentować małą wartość, postać porusza się wolno, ale za to wtedy mamy dużą kontrolę nad tym, gdzie ona dokładnie się znajduje. Gamepad oferuje nam taki troszeczkę kompromis między różnymi potrzebami. Na pewno zaletą gamepada jest to, że można go trzymać w ręku, siedzieć spokojnie na kanapie i się w ogóle nie przejmować, bo on nie będzie nam kazał iść cały czas w prawo. Natomiast z gałkami gamepada jest to ograniczenie, że one nie regulują tego, gdzie na przykład znajduje się kursor, albo jak bardzo się obrócimy, tylko jak szybko się obracamy, jak szybko kursor się przesuwa. Nie jest to liniowe przełożenie, tylko przełożenie całkujące. Swoją drogą jest na to wszystko matematyka. Jeżeli kogoś interesuje matematyka, która za tym stoi, to można sobie poczytać o regulatorach PID. To jest w miarę podstawowa teoria sterowania, ale niestety wymaga równań różniczkowych, więc trzeba się na to przygotować. A wspomina o tym dlatego, że ta matematyka udowadnia, dlaczego gamepad nie może być tak dobry jak mysz. Przełożenie całkujące automatycznie powoduje, że jest mniejsza stabilność, czyli łatwiej jest doprowadzić do sytuacji, w której przesuwamy kursor troszeczkę w prawo, ale przestrzeliliśmy, więc musimy go teraz przewrócić z powrotem przesunąć w lewo, ale znowu przestrzeliliśmy i znowu musimy robić poprawkę i tak się bujamy, dopóki nie nabierzemy wprawy. Gamepad nas zmusza na przykład do tego, żebyśmy się nauczyli odruchowo antycypować, że za chwileczkę będzie kursor tam, gdzie być powinien i trochę wcześniej zacząć hamować. Jak to wpływa na gry? Na przykład wpływa w ten sposób, że jak się strzelanki przeniosły, jak już się nauczyliśmy robić strzelanki sterowane padem, co zajęło trochę czasu, i się strzelanki zaczęły przenosić z peceta na konsolę, albo przynajmniej zrobiły się wieloplatformowe, co oznacza, że w praktyce musimy robić je tak, jakbyśmy robili na konsolę, ponieważ zawsze ogranicza nas najbardziej ograniczona platforma, czyli konsola. To się strzelanki zrobiły wolniejsze, żeby gracz mógł za tym nadążyć. Quake był na przykład bardzo, bardzo szybki i to nie był problem, bo się nim sterowało myszą. Gry sterowane gamepadem muszą być troszeczkę wolniejsze. Poza tym to na nas też wymusiło, żeby bardziej zwracać uwagę na to, żeby przeciwnik nie robił ruchów w bok. Może się ruszać w stronę gracza, ponieważ na ekranie on się wtedy de facto nie przesuwa, ale jeżeli porusza się w lewo albo w prawo, to trzeba za nim nadążyć kursorem i to stanowi problem, jak się steruje gamepadem. Jak się steruje myszą, jest dużo mniejszy problem. Co oznacza, że zaczęło nam przeszkadzać, że przeciwnicy pojawiają się u góry, albo u dołu, albo bardzo po prawej, albo bardzo po lewej. Staramy się, żeby się pojawiali na wprost i w miarę możliwości trzymali się tego na wprost. Taka się robi trochę strzelnica. Oczywiście bardzo chcemy, żeby gracz się nie zorientował, że jest na strzelnicy. Za chwileczkę pokażę przykład, jak to się robi. Tylko jeszcze wspomnę mimochodem, że przykład tego, że nie chodzi o to, żeby gracz miał kontrolę, tylko żeby miał poczucie kontroli. Ponieważ gamepad jest mało wygodny i nie przeskoczy tego, że jest mało wygodny do celowania, to gra musi kompensować za gamepad. W związku z tym, o ile na PC-cie auto-aim, czyli automatyczne celowanie bronią w imieniu gracza, to jest w ogóle kłam, w ogóle potwarz i oszczerstwo i jak tak można, o tyle na konsolach, jak się steruje gamepadem, to w zasadzie jest standardem. Że jeżeli wycelujemy troszeczkę obok przeciwnika, to nam gra to uzna, tak przymknie troszeczkę oko i powie, że trafiliśmy. Właśnie po to, żeby skompensować nam to, że gamepad nie jest tak wygodny. Tu mam przykład tego, co się dzieje, jak sterujemy przyciskami i nie możemy regulować wartości. W szczególności na przykład nie możemy regulować siły skoku. Chcemy, żeby gracz mógł skoczyć albo trochę wyżej, albo trochę niżej, ale wiemy, że on nie ma kontroli nad tym, jak mocno się wybije. Ale za to ma kontrolę nad tym, kiedy się wybije. W związku z tym robimy double jump. Pozwalamy graczowi wybić się w powietrzu, co jest oczywiście kompletną bzdurą, ale służy właśnie do tego, że ponieważ gracz ma kontrolę nad tym, kiedy się wybije drugi raz, to zyskuje kontrolę nad tym, jak wysoko, jak daleko może skoczyć i dzięki temu może precyzyjniej sterować postacią. Druga rzecz, którą czasami robimy, nie każda platformówka tego potrzebuje. Niektóre platformówki wymagają dużej precyzji skoków, czyli trzeba się wybić z samego końca jednej platformy, żeby trafić w następną. Jeżeli gracz troszeczkę się spóźni, to spadnie w jakąś dziurę.
ale ponieważ ma pewne opóźnienie. Po pierwsze, potrzebuje kilkudziesięciu milisekund na to, żeby się zorientować, że już musi skoczyć. Po drugie, jeżeli steruje na przykład klawiaturą, to ma około 40 milisekund dodatkowego laga, przez to, że klawiatura jako sprzęt, jako kawałek elektroniki generuje tego laga. W rezultacie może mieć poczucie, że stał prawidłowo, że wystarczająco wcześnie wyskoczył, a i tak spaść, co jest bardzo frustrujące. W związku z tym platforma jest narysowana, że się kończy w pewnym miejscu, ale fizycznie w grze udajemy, że jest troszeczkę dłuższa. Jest kawałek takiej niewidzialnej platformy, żeby gracz z tej niewidzialnej platformy mógł się wybić. Żeby skompensować znowu ograniczenie poznawcze gracza i też ograniczenie techniczne sprzętu. Dobrze. Wracając do strzelanek. Widzimy w strzelankach, zwłaszcza w strzelankach, w których jest bardzo wartka akcja, bo są też gry, które są spokojniejsze i mają w związku z tym mniej wyśrubowane wymagania, ale tu w tym wypadku konkretnie mówię o strzelankach bardzo takich wartkich. Widzimy taką ewolucję projektowania leveli, że za czasów Duma mieliśmy levele labiryntowe, że bardzo gęste połączenia, możliwość pójścia w różnych kierunkach, przeciwnicy mogli na nas wyskoczyć z każdej strony. Nie chcę powiedzieć, że to było dobre, bo w Duma się jeszcze grało klawiaturą i to niekoniecznie działało dobrze, ale Dum był tak zbalansowany, żeby to jeszcze jakoś chodziło. Ale szybko się zorientowaliśmy, że to może niekoniecznie jest najlepsze rozwiązanie. W związku z tym takim stadium pośrednim była taka budowa arenowa. Zresztą cały czas dość często się jeszcze spotyka, która polega na tym, że idziemy przez tak naprawdę liniową planszę, czyli nie mamy wyboru, żeby pójść w lewo albo w prawo. Idziemy jakimś korytarzem, dochodzimy do jakiejś areny, gdzie wyskakują na nas przeciwnicy, mniej więcej na wprost, ale mogą się trochę rozbiec, żeby to było ciekawsze. Na tej arenie się z nimi strzelamy, jak już ich wszystkich powystrzelamy, to znowu wchodzimy w korytarz, znowu idziemy do następnej areny i tak dalej, i tak dalej. Level jest w praktyce liniowy, jest w praktyce korytarzem, który mógłby być po prostu prosty. Dla urozmaicenia on zwykle jest jakiś kręty. A żeby jeszcze dodatkowo dać graczowi poczucie, że jest w prawdziwym świecie, a nie w korytarzu, to na przykład robimy takie numery jak na tym obrazku, że najpierw idziemy dołem, a pod koniec levelu idziemy w tym samym miejscu, tylko górą. Co mu daje poczucie, że zwiedził dane miejsce z kilku stron. Czyli że ono jest jakby bardziej rozbudowane. Wiele strzelanek zdegenerowało się aż do czegoś takiego, że została sama ta kiszka, żeby już na pewno przeciwnicy z przodu wyskakiwali. I to wprawdzie też może być ciekawe. Można to zrobić tak, żeby to była satysfakcjonująca rozrywka. I przede wszystkim nie każda gra musi tak robić. To zależy od tego, jakie mamy ograniczenia właśnie konwencjonalne, jaką sobie przyjęliśmy konwencję. W tym wypadku mówimy o grach, w których wszystko ma się dziać bardzo szybko, bezustannie, cały czas mają do siebie strzelać. Nie ma chwili na przykład na namysł, żeby się rozejrzeć. Teraz, jak gracza przekonać, że jest w bardziej skomplikowanym świecie niż w rzeczywistości? Na tym przykładzie mamy sytuację, że mamy właśnie strzelnicę, przeciwnicy przychodzą z naprzeciwka, zasadniczo są na wprost, nawet nie bardzo mają dokąd pójść na boki, ale za to prostopadle do naszej rozgrywki toczy się taki balecik. Na piętrze stoją sobie przeciwnicy, na dole stoją sobie nasi kumple i oni do siebie nawzajem strzelają. Prawdopodobnie mają ślepaki. Nic sobie nie zrobią, po prostu będą udawać, że tam się dzieje jakaś akcja. Są po prostu statystami w rozgrywce. Gracz w to wchodzi, w tym uczestniczy i jakby nie ma czasu, żeby się zastanowić, co tu się właściwie dzieje, ponieważ jest skupiony na strzelaniu. Więc trzeba tylko tak zrobić, żeby kątem oka miał poczucie, że jest w czymś większym. I to w zupełności wystarczy. Więc ma poczucie, że uczestniczy w takiej skomplikowanej sytuacji taktycznej. W rzeczywistości ona jest uproszczona na jego potrzeby. Teraz, jeżeli gra jest swobodniejsza, wolniejsza, to wtedy zyskujemy swobodę. Możemy robić więcej rzeczy. I nadal możemy zadbać o to, żeby przeciwnicy podchodzili z naprzeciwka. Bo to jest jakby to podstawowe ograniczenie, na którym nam zależy. Żeby oni przychodzili z naprzeciwka. W związku z tym możemy mieć planszę, która jest taka wyspowa, że są na niej areny połączone korytarzami. Przy czym korytarz nie musi być dosłownie korytarzem. To może być mostek linowy między dwoma zboczami górskimi. Ważne dla nas jest to, że wiemy, gdzie gracz jest i w którą stronę patrzy. Jak wiemy te dwie rzeczy, to cała reszta jest pod naszą kontrolą. W szczególności możemy tak magicznie wygenerować dla niego przeciwników, żeby zawsze byli naprzeciwko. Jak idzie od lewej, to mu generujemy po prawej. Jak idzie od dołu, to oni wyskoczą tam z jakiegoś zakamarka, gdzie gracz się nie może dostać. Zawsze będzie zadowolony. Dalej, jeżeli robimy grę taką bardziej szwendankową, że wiecie, otwarty świat, jakiś taki Fallout czy inna taka gra, to owszem, możemy sobie to rozszerzyć właściwie z grubsza tak, jakbyśmy chcieli. Nadal możemy sobie zagwarantować sytuację, że będziemy patrzyli na gracza, na przeciwnika z naprzeciwka, że on przyjdzie na wprost. Po prostu dlatego, że jeżeli idziemy do jakiegoś gniazda, w którym gnieżdżą się przeciwnicy i oni tam siedzą, to podchodząc do tego miejsca automatycznie jesteśmy ku niemu zwróceni, no bo idziemy w stronę tego miejsca. Żeby to działało, potrzebne jest, żeby świat był pusty. To znaczy, żeby te miejsca, do których można podejść, były wystarczająco daleko od siebie, żeby sobie nawzajem nie przeszkadzały.
Dodatkowo, jeżeli mam jakieś dodatkowe ograniczenie, że z jakichś naszych osobistych, wewnętrznych powodów zależy nam, żeby gracz nie mógł podejść z każdej dowolnej strony, to oczywiście bez problemu sobie wygenerujemy jakiś cypel, przesmyk, przełęcz, cokolwiek, co ograniczy możliwość ruchu i gracz się nawet nie zorientuje, że to nie jest tam dla jego wrażeń audiowizualnych, tylko właśnie dlatego, że my mieliśmy jakiś techniczny powód. Włosy. Tak. Lubię opowiadać o włosach w grach. Akurat tu są same bohaterki, nie dlatego, że jakoś specjalnie ich bardziej dotyczy to ograniczenie niż bohaterów, tylko z takiego czysto praktycznego powodu, że bohaterowie w grach generalnie prawie wszyscy są kwadratowo szczękimi, krótkowłosymi brunetami i nie mają tego problemu w związku z tym. Bohaterkom wolno wyglądać bardziej różnorodnie. Ale szybko się dowiadujemy, że jeżeli chcemy bohaterce zrobić fryzurę, to ona musi być albo krótka, albo upięta, albo ulizana. Dlatego, że we wszystkich tych trzech przypadkach włosy zachowują się w sposób przewidywalny. Włosy, które są rozczochrane i rozwiane na wietrze, będą fruwały każdy w swoją stronę. Co jest dużym, skomplikowanym problemem obliczeniowym. Jeżeli nasze włosy są animowane w ten sposób, że jakiś animator siadł i tak samo jak animuje rączkę, nóżkę, zaanimował włosy, to animowanie każdego tego kosmyka to będzie więcej roboty niż animowanie całej pozostałej postaci. Jeżeli podepniemy pod to jakiś algorytm, który to policza automatycznie, to one niestety mają ograniczoną dokładność. To nie będzie wyglądało dobrze. Im bardziej gra jest komiksowa, umowna, tym bardziej możemy sobie pozwolić na umowności. Na przykład właśnie w Street Fighterze, którego robiliśmy w mojej poprzedniej robocie, postacie mają bardzo wybujałe fryzury i one są obsługiwane algorytmem. To nie jest animacja przygotowana przez kogoś ręcznie. W związku z tym robią różne dziwne rzeczy, ale to nam kompletnie uchodzi na sucho, dlatego że gra ma komiksową grafikę i nam wolno. W dodatku jeszcze ona ma taki styl, taki jak to japońska gra, taki troszeczkę japoński, w związku z tym tam są takie specyficzne konwencje, na przykład z takim bardzo sztywnym kosmykiem wystającym do góry i potem w dół, jakby zaginającym się. Taka charakterystyczna rzecz. I do tego ludzie są przyzwyczajeni, że to po prostu tak wygląda i nie ma problemu. Tu nam konwencja akurat pomaga. Jedna z postaci w tej grze na tej samej zasadzie, co ma zrobione włosy, ma zrobiony brzuch. To jest taki grubas, który zresztą jest bardzo zwinny jak na postać o takiej tuszy. I on ma taki kałdun zrobiony, który mu się majta, jak on podskakuje czy biega. I to jest też zrobione algorytmicznie. I wolno mu, bo jest komiksową postacią. Jeżeli mamy gry, które próbują wyglądać, jak to się mówi, realistycznie, to nagle zaczynamy mieć ograniczenia. Aloy z Horizon Zero Dawn ma bardzo mocno upięte włosy, ma długie dosyć, ale one są ciężkie, tłuste. One sobie spokojnie leżą na ramieniu i się grzecznie zachowują. Postać z The Last of Us i z Bioshock Infinite po prostu mają krótkie włosy. Ona ma też, ta dziewczynka ma właśnie włosy przylizane, dlatego że jak się ruszy, to nie będzie problemu. Jak się osoba z długimi włosami zaczyna ruszać, to zaczyna się kucyk majtać. Ale to jeszcze jest pół biedy, bo taki kucyk to jest nie dużo różnych kosmyków, tylko właśnie ponieważ jest upięty, to jest to jeden kosmyk, można go raz zaanimować i już jest dobrze. Dlatego Lara na środkowym obrazku ma kucyk i to w grze działa. Oszustwo tutaj często jest takie troszeczkę na pograniczu samej gry i tego, co się dzieje wokół gry, bo gra to jest również zjawisko społeczne. W szczególności kampania reklamowa gry to jest zjawisko społeczne. Jak spojrzycie na obrazki reklamujące różne kolejne odsłony Tomb Raidera, to zobaczycie, że bardzo często Lara występuje właśnie z rozwianą fryzurą, która tam na wietrze robi różne piękne rzeczy, to jest bardzo dynamiczne, wszystko świetnie wygląda. To jest oczywiście podmalówka. W grze to tak nie wygląda, bo nie może tak wyglądać, bo by zżarło wszystkie zasoby. W grze w praktyce okazuje się, że Lara ma taką kitkę, taką dosyć rachityczną, jak ma na obrazku po lewej stronie, która w tym miejscu nawet nie za bardzo dobrze ją widać. Ona jest schowana w ogóle pod tym karabinem, który ona ma na plecach. Zresztą jakby ona się wyprostowała i ta kitka by jej tam spod tego karabinu wylazła, to by się okazało, że one ze sobą nie kolidują. Teoretycznie kitka powinna się owinąć wokół karabinu, jak to włosy, ale będzie przez niego przenikać. Była sobie w 98 roku gra, która się nazywała Thief the Dark Project. Ja ją bardzo, bardzo lubię. Ona jest oczywiście w tej chwili już przestarzała, bo jest po prostu starą grą robioną za sukomo małe pieniądze, więc interfejs jest przestarzały, tam brakowało trochę QA. Ja ją lubię, ponieważ jest to jedna z bardzo nielicznych gier, które się gra na słuch. Oczywiście wszystko widać i tak przeciwnicy się pokazują i tak dalej, ale zasadniczo jest to gra, w którą gra się na słuch. Gra jest o tym, że się skradamy po jakiejś dużej posesji jakiegoś bardzo bogatego człowieka, mamy mu wszystko ukraść, ale oczywiście w posesji są strażnicy i trzeba ich omijać. Możemy ewentualnie zakraść się im za plecy, zdzielić ich pałką po głowie, schować tego człowieka nieprzytomnego gdzieś na bok, żeby go nikt nie zauważył. Też jesteśmy zadowoleni. Nie bardzo możemy się bić, ponieważ oni są od nas silniejsi.
I to jest gra, w którą się gra na słuch, ponieważ wszystkie ważne informacje są przekazane dźwiękiem. Na przykład wszystkie postacie w tej grze bardzo mocno tupią. Bardzo mocno słychać ich kroki po to, żeby gracz mógł właśnie schować się za ścianą, za szafą czy coś i nadal wiedzieć dokładnie, gdzie przeciwnik się znajduje. Z tego samego powodu oni wszyscy w ogóle są hałaśliwi. Dużo gwiżdżą, dużo nucą, myślą na głos, mówią, co tam planują zjeść jutro na obiad i tak dalej. Oraz również dźwiękowo komunikują swój stan. Bo tak jak powiedziałem, ograniczeniem naszym jest to, że gracz musi wiedzieć, w jakim stanie gra jest i w jaki sposób to, co zrobił, wpłynęło na grę. W szczególności, jeżeli gracz popełnił błąd i niechcący zamiast na dywanie stanął na metalowej kracie, która zrobiła hałas, jak na niej stanął, to musi wiedzieć, że ktoś go usłyszał. I w FIFA to było zrobione w ten sposób, że to było takie troszeczkę teatralne. Jeżeli postać nas usłyszała, to w tym momencie przystawała i zamiast zrobić to, co normalnie by człowiek zrobił, czyli po prostu się rozejrzeć po cichu i się spłoszyć, to stawała i mówiła: wydawało mi się, że coś słyszałem. Tak, a potem jak już wracała do stanu, że już nie jest zaniepokojona, co zajmowało jakieś 30 sekund, to było: to pewnie były szczury. Zresztą to jest taki powracający dowcip w różnych grach, które nawiązują do FIFA, bo to była gra pecetowa, w związku z tym nie sprzedała jakoś bardzo dużo egzemplarzy, ale jest bardzo wpływowa. Bardzo dużo ludzi grało w to i potem się inspirowało. I to nawiązanie do tych szczurów powraca. Ale czas płynie, trzeba gry sprzedawać nowym graczom. Chcielibyśmy trochę więcej zarobić, ponieważ gry zrobiły się większe i generalnie droższe. W roku 2012 wyszło Dishonored, które jest duchowym następcą Thiefa. To nie jest dokładnie taka gra jak Thief, ale można powiedzieć, że jest takim nieformalnym sequelem, dlatego że trochę robili to ci sami ludzie, trochę to robili ludzie, którzy się inspirowali, trochę było nawiązań. Zresztą to jest nawet jawnie przyjęte do wiadomości, ponieważ w jednej z ostatnich misji Dishonored jest taka scena, w której właśnie się skradamy, wchodzimy do jakiegoś pokoju, w którym jest dwóch morderców z jakiegoś tam gangu i oni między sobą rozmawiają. I jeden drugiego uczy, jak się skradać. I cała ta scena, która tam jest, jest dosłownie powtórzeniem tutorialu z FIFA, włącznie z tym, że on mówi dokładnie te same słowa. Więc można przyjąć nieformalnie, że jedna gra jest następcą drugiej. Ale w niej już tego wszystkiego, co przed chwilą powiedziałem, nie ma. To znaczy, te wszystkie rzeczy są, te elementy są, ale nie pełnią tak ważnej funkcji. Zamiast tego dostaliśmy taką magiczną moc. Tam jest taki magiczny koleś, który nas wyposaża w zdolność rzucania czarów. Jeden z nich polega na tym, że możemy patrzeć przez ściany i zobaczyć właśnie takie podświetlane figury naszych wrogów. I już ta sama informacja, której wcześniej potrzebowaliśmy, nie jest przesyłana dźwiękiem, tylko obrazem. Bo oczywiście gracz ma dokładnie tę samą potrzebę, żeby nie dać się zaskoczyć przeciwnikowi, który stał za rogiem. Przeszliśmy przez drzwi, myśleliśmy, że jesteśmy bezpieczni, a on tam stał i nas zdybał. To jest oczywiście niepożądana sytuacja, żeby takie rzeczy w takiej grze działy się przez przypadek, więc gracz musi mieć możliwość stwierdzenia, że ten przeciwnik, którego on nie usłyszał, tam jest. W związku z tym, ponieważ go nie usłyszał, to musi go zobaczyć. I do tego służy ta moc. To jest odpowiednik tego, co jest po lewej stronie napisane. Dlaczego? Thief był grą na peceta. W gry na peceta gra się przy biurku, co oznacza, że albo mamy głośniki, które są w miarę szeroko rozstawione względem tego, jak my siedzimy, albo się gra w słuchawkach. To oznacza, że robiąc grę na peceta, możemy z grubsza założyć, że mamy stereo. W związku z tym możemy mieć lokowanie przeciwnika dźwiękiem. Po prostu usłyszymy go z lewej albo z prawej i gracz się nauczy to obsługiwać i będzie mógł rzeczywiście z tej mechaniki korzystać. Dishonored jest grą wieloplatformową, czyli w szczególności jest też na konsole i to nie jest wina nawet konsoli. To jest bardziej kwestia tego, jak się gra na konsoli. Na konsoli się gra w ten sposób, że telewizor stoi sobie daleko, ze 2 metry od nas, my sobie siedzimy wygodnie na kanapie. Oczywiście głośniki mamy stereo, ale to stereo jakby nie możemy założyć, że ono będzie dla nas, że będzie miało wystarczająco dużą rozdzielczość. Trochę będziemy słyszeć, że jest stereo, ale nie tak dobrze jak w słuchawkach. To może wynikać z tego, że głośniki są za blisko, albo że mamy złą akustykę w pokoju. Jest dużo powodów, dlaczego to może nie działać. Może też działać, ale nie możemy tego założyć z góry, bo zawsze robimy grę pod tego najsłabszego uczestnika rozgrywki. W związku z tym, jeżeli mamy taki sposób grania w grę, to już nie możemy polegać na dźwięku i nie możemy tak łatwo zrobić gry, w której dźwięk pełni taką rolę jak w Thiefie. Musieliśmy to zastąpić obrazem. O, tu doszedłem do klątwy wymiarowości. Klątwa wymiarowości to jest coś, co najbardziej uderza w RPG. Wspomniałem na początku, że gracz lubi być na pierwszym planie. W szczególności to się wyraża taką deklaracją, że gracz chciałby mieć wybór. Chciałby mieć poczucie, że o czymś zadecydował i to wpłynęło na rozgrywkę. W grach fabularnych to oznacza, że scenariusz skręca, przynajmniej w takim domyślnym myśleniu, że scenariusz skręca i od tej pory wszystko się dzieje troszeczkę inaczej, niż by się działo, gdybyśmy wybrali coś innego. To jest taki ideał, takie nasze marzenie. Ale nie możemy tego zrobić. Dlatego, że w momencie, kiedy wybieramy po raz pierwszy i powiedzmy, że mamy do wyboru trzy opcje, A, B i C,
w jakimś tam wyborze moralnym, czy coś w tym stylu, czy fabularnym. I już zamiast jednego scenariusza mamy trzy, które musimy pociągnąć. To znaczy, że ktoś musi do tego napisać dialogi, ktoś musi do tego skonstruować levele, ktoś musi to wszystko przetestować. Trzy razy tyle roboty. Za chwilkę mamy drugi wybór i z trzy robi się 9. Za chwilkę mamy trzeci wybór i już z 9 robi się 27. W ciągu całej, być może trwającej 50 godzin rozgrywki mieliśmy raptem 3 miejsca, gdzie mogliśmy coś wybrać i już to jest nie do ogarnięcia. W związku z tym się oszukuje. Dwa podstawowe sposoby są takie, że albo daje się graczowi wybór, który jemu się wydaje, że ma znaczenie, ale tak naprawdę nie ma. To znaczy nie wpływa na rozgrywkę. Celuje w tym zwłaszcza BioWare w serii Mass Effect. Tam to było bardzo mocno odczuwalne. Polegało to na tym, że rozmawialiśmy z bohaterami, rozpatrywaliśmy jakiś problem filozoficzny i w którymś momencie bohater, z którym rozmawiamy, nas pyta, a co ty o tym sądzisz? I dostawaliśmy tam 2 albo 3 wypowiedzi. Coś tam sobie wybieraliśmy, zastanawialiśmy się, bo to był oczywiście ważki problem filozoficzny. Odpowiadaliśmy postaci, a postać nam na to, to bardzo ciekawe, dziękuję, że pomogłeś mi rozstrzygnąć ten problem filozoficzny. Po czym gra sobie leciała dalej i w ogóle nie miało znaczenia, że coś tam pomogliśmy rozstrzygnąć problem filozoficzny. Wszystko się działo tak samo. Gracz tego nie wie, bo zagrał w tę grę, która zajmuje 50 godzin, żeby ją przejść, zagrał raz. Jakby zagrał drugi raz i wybrał inną opcję w tej rozmowie, to by się zorientował, że gracz mu odpowiedziała dokładnie to samo, że dziękuję, że mi pomogłeś rozstrzygnąć ten problem filozoficzny. I że dalej wszystko poszło tak samo. Ale gracz ma poczucie, że coś wybrał. Oczywiście sztuczka polega na tym, że to, co jest ważne w takim ogólnym porządku danego wszechświata, wiecie, uratowanie wszechświata, powstrzymanie najazdu robotów morderców, tego typu rzeczy, to są rzeczy może ważne dla tego świata, ale one niekoniecznie są ważne emocjonalnie dla gracza. Bo być może my równolegle ciągniemy jakąś emocjonalną historię, która jest na przykład romansem tego bohatera prowadzonego przez gracza z tą postacią, z którą on właśnie rozmawiał. I przez to, że ona zadała mu to pytanie, on jej coś odpowiedział, bo wiecie, to może być pytanie na przykład, pytanie o to, czym według ciebie jest miłość? No to jeżeli on przeżywa w tym momencie romans z tą postacią, to oczywiście pytanie o to, czym według ciebie jest miłość, jest automatycznie ważne, jest emocjonalnie istotne, niesie pewien ładunek. I już sam fakt, że gracz został skłoniony do tego, żeby się nad tym zastanowić, stanowi dla niego pewne przeżycie, które go interesuje. A to, że to nie miało wpływu na rozgrywkę, jest w tym momencie drugorzędne. Druga technika polega na tym, że owszem, dajemy w grze pewną konsekwencję wyboru, ale jest ona odroczona i jest punktowa. Na przykład w takiej starej grze, która się nazywała Deus Ex, jest zresztą znakomita, było takie miejsce, że się przylatywało do Nowego Jorku, bo się tam miało sprawy do załatwienia. W jednej z dzielnic Nowego Jorku trwały zamieszki. Stało sobie pod płotem 2 policjantów i rozmawiało, jak się dobrać do tych demonstrantów, którzy tam mieli zamieszki. Podchodzi główny bohater i oni mówią, słuchaj, czy ty masz może granaty? Bo nam się skończyły granaty i przydały nam się granaty, żeby tam poradzić sobie z tymi demonstrantami. I gracz ma do wyboru, dać im te granaty, bo muszą sobie poradzić z demonstrantami, albo nie dać im tych granatów, bo są policjantami i mają używać metod bezprzemocowych. Daje im te granaty, albo im nie daje, to trwa tylko chwilkę i potem idzie sobie robić dalej inne rzeczy. I tam przeżywa jakieś przygody, trwa to tam z godzinkę albo 2, po tych 2 godzinkach wraca do bazy. I na wstępie, jak wysiada z helikoptera, którym przyleciał, spotyka gościa siedzącego na recepcji i mówi, wiesz co, szef jest wściekły, że nie dałeś im tych granatów. Albo przeciwnie, szef bardzo się ucieszył, że dałeś im te granaty, bo dzięki temu, nie wiem, tam przeżyli albo kogoś złapali, ja już nie pamiętam. Czyli to, co gra zrobiła, to dała nam wystarczająco dużo czasu, żebyśmy jakby zdążyli już troszeczkę odłożyć na bok ten wybór, po czym tak jakby celebruje go. Przypomina nam, że rzeczywiście go podjęliśmy, my sobie przypominamy, że aha, faktycznie tam były jakieś granaty i nam pokazuje, popatrz, tu masz palcem konsekwencje twojego wyboru, szef był wściekły. I już więcej w grze nie ma mowy o tych granatach. W ogólnym przypadku możemy sobie to oczywiście spięczać, to znaczy możliwe, że z tych granatów wynika jakiś dalszy ciąg, że tam potem mamy drugi wybór, a potem trzeci, ponieważ to jest ograniczone tylko do małego, nieistotnego wątku pobocznego, to możemy sobie to przeprowadzić przez grę i nas to nie będzie dużo kosztowało, bo nawet jak to się rozszczepi na 8 czy 10 wariantów, to każdy z nich oznacza dla nas 2 linie dialogowe do dopisania, więc to jest jeszcze do ogarnięcia. Jak sobie takich wątków pobocznych, które troszeczkę się rozwidlają, damy w całej grze 10 albo 15, to gracz będzie miał cały czas poczucie, że coś wybierał, że na coś wpływał, że wiecie, zmienił świat, mimo że tak naprawdę główny wątek był zapisany na stałe. Wybór to jest rzecz, którą gracz mówi, że chciałby, ale nie zawsze faktycznie chciałby. W szczególności wracając do gier, w których jest wartka akcja, w których mamy ściśle wyznaczony cel i chcemy coś załatwić już teraz,
niekoniecznie to, że dostaliśmy wybór, to jest dobra rzecz, ponieważ to jest dygresja. Jak gracz jest bardzo zaangażowany w robienie czegoś i nagle okazuje się, że ma do podjęcia jakąś decyzję, bo na przykład jest zaułek, który prowadzi w inną stronę i być może tam jest do załatwienia coś pobocznego, to on musi sobie zrobić w mózgu taką przegródkę, do tej przegródki wsadzić ten swój bardzo ważny cel, przez chwilę udaje, że on jest nieważny, bo on teraz będzie zajmował czymś pobocznym. I to wcale nie jest przyjemne. W związku z tym w bardzo wielu grach nie zobaczymy tego rodzaju rozgałęzień właśnie po to, żeby gracza nie wytrącać z równowagi. Dobrze. Na koniec jeszcze chciałbym parę słów, która jest godzina, żebym się nie... Dobrze, jesteśmy w dobrym czasie. Na koniec jeszcze chciałbym zbiorczo omówić parę rzeczy, które robimy dlatego, że gracz chciałby wygrać, ale zasłużyć na to, że wygrał. O auto-aimie już wspomniałem przy okazji mówienia o gamepadzie. Bardzo ciekawą rzeczą robią niektóre gry strategiczne. Są takie gry strategiczne, w których my nie decydujemy o tym, czy postać trafiła, czy nie trafiła. Postać ma pewne umiejętności. W ramach tych umiejętności stara się najlepiej, jak umie, ale nie zawsze jej wychodzi. W związku z tym, jak każemy jej do kogoś strzelić na przykład, to ona ma szansę trafienia. 60%, 90%, ile tam się trafi akurat. No i potem jest rzut kostką, losowanie, trafiła albo nie trafiła. Problem polega na tym, że prawo wielkich liczb jest bardzo nieintuicyjne. Na przykład w takiej grze jak XCOM, gdzie rozgrywka składa się mniej więcej z 50 pojedynków, takich małych bitew, taka bitwa składa się z kilkunastu czy kilku tur. W każdej turze kilka albo kilkanaście razy będziemy do kogoś strzelać. Z tego się zbierze kilka tysięcy instrukcji zaatakowania przeciwnika. W ciągu jednej kampanii w XCOMie kilka tysięcy razy powiedzieliśmy komuś, że ma do kogoś strzelić. W związku z tym, nawet jeżeli prawdopodobieństwo trafienia wynosi 95%, to statystycznie powinno nam się kilkadziesiąt razy trafić taka sytuacja, że mimo że mieliśmy prawdopodobieństwo trafienia 95%, to spudłowaliśmy dwa razy z rzędu. Kilka razy w ciągu takiej rozgrywki powinno się zdarzyć, że spudłowaliśmy trzy razy z rzędu. Raz albo dwa razy może się zdarzyć, że spudłowaliśmy cztery razy z rzędu. Jak gracz, który ma 95% szansę na trafienie, spudłuje cztery razy z rzędu, to on wyłącza komputer, wyrzuca monitor przez okno i idzie żądać zwrotu pieniędzy, bo gra go oszukała. W związku z tym gra po cichu daje mu większe szanse niż pisze. Jeżeli jest napisane 95%, to tak naprawdę ma szansę na przykład 98%. Żeby prawdopodobieństwo, które on zauważy i jakby zinterpretuje na własną rękę, odpowiadało temu, czego się spodziewa. Jeżeli w grze jest pasek zdrowia, pokazuje nam, ile mamy zdrowia, to on nie zawsze pokazuje, ile to jest dokładnie tych punktów zdrowia, które tam nam zlicza. Czasami jest po prostu pasek. I to jest wykorzystywane do tego, żeby gracz częściej znajdował się w sytuacji podbramkowej, a przynajmniej żeby mu się tak wydawało. Bo jak jesteśmy w sytuacji podbramkowej, że został nam maluteńki tylko paseczek, to oczywiście jesteśmy bardziej zaangażowani, to jest dla nas bardziej emocjonujące. Jak nam się mimo wszystko uda wygrać, to bardziej to nas satysfakcjonuje i jest fajnie. W związku z tym, ostatni kawałek paska w niektórych grach będzie wart więcej punktów zdrowia, ale nam tego nie powiedzą, nie pokażą nam tego na ekranie, niż reszta paska zdrowia. Dlatego, że wtedy będziemy częściej w sytuacji podbramkowej i częściej się będzie zdarzało, będziemy częściej w sytuacji, która będzie nam się wydawała podbramkowa, mimo że nią nie jest, bo jeszcze mamy duży zapas, i częściej będzie nam się wydawało, że się wykaraskaliśmy z sytuacji podbramkowej. Gracz jest zadowolony. Czasami po prostu upraszczamy sobie życie. Jeżeli mamy w grze jakiegoś NPC-a, czyli postać niezależną, którą na przykład mamy chronić. Misje eskortowe są generalnie uważane za frustrujące, ponieważ NPC nie są tak rozgarnięte jak my, robią rzeczy w uproszczony sposób, w związku z tym często pakują się w kłopoty. W związku z tym często na przykład mają albo bardzo, bardzo dużo punktów życia, albo są po prostu nieśmiertelne. Mówi się nam, że on je trzeba chronić, a tak naprawdę nie trzeba, bo sobie poradzą tak czy tak. Z tego samego powodu czasami przeciwnicy nas po prostu ignorują. Widzimy trzech przeciwników, oni wszyscy do nas strzelają, z tego dwóch strzela ślepakami albo po prostu strzela do kogoś innego. Żeby dać nam fory, żeby nas nie zastrzelili od razu, nie wzięli nas krzyżowy ogień. Czasami gry robią to jawnie, bo na przykład w serii Assassin's Creed jest taka konwencja, że bywa, że nas otoczy 10 czy 15 przeciwników, ale zawsze atakują nas po jednym. Oczywiście to już w tym momencie jest konwencja, bo to jest jakby podane na tacy. W kategorii tego, żeby zasłużyć. Rubber banding to jest bardzo ciekawa technika. Ona jest używana w grach wyścigowych.
Najbardziej ekscytującą częścią wyścigu jest wyprzedzanie. Albo jak nie chcemy dać się wyprzedzić, albo jak chcemy wyprzedzić kogoś innego. Niestety w prawdziwych wyścigach jest tak, że jak dobry jest samochód albo dobry jest kierowca, to on odsadza systematycznie od pozostałych kierowców i w którymś momencie zaczyna ich wręcz dublować, bo ma taką przewagę i ona cały czas rośnie i rośnie. To widać na przykład w wyścigach Formuły 1, które są długie i mam dużo czasu, żeby to zaobserwować. W grze to jest niepożądane. W związku z tym, jeżeli przeciwnik nas wyprzedził i odsadził, to zwalnia. A jeżeli my go wyprzedziliśmy i odsadziliśmy, to dostaje turbo doładowania, żeby zawsze był blisko. Żebyśmy mieli poczucie, że do samego końca walczyliśmy. Że wiecie, że to było zmaganie. Gry strategiczne sobie upraszczają życie bardzo często, dlatego że po prostu nie mają wystarczająco dobrych algorytmów, żeby grać na równych zasadach. Może to być tak, że w danej grze gracz musi zrobić własne rozpoznanie, jeżeli jest za daleko od przeciwnika, to go nie widzi, musi się domyślać, gdzie on jest, a jeżeli się nie domyśli, to może przegrać, bo go oflankował czy coś. Bardzo często jest jakaś forma kosztu utrzymania jednostek. Jak sobie zbudujemy za duże wojsko, to ono to nas kosztuje i musimy się zastanowić, czy potrzebujemy małego wojska, czy dużego. To jest określony problem do rozwiązania. Jest to jakieś tam wyzwanie, sprawia to graczom przyjemność. Założenie jest takie, że przeciwnik działa na tych samych zasadach. Też musi dbać o te koszty utrzymania, też ma mgłę wojny. No więc nie, bardzo często nie. Właśnie dlatego, że nie byłby w stanie grać na tyle dobrze, żeby dorównać w miarę rozgarniętemu człowiekowi. Wykorzystując moc obliczeniową komputera osobistego czy konsoli. Bo oczywiście jakbyśmy mieli mainframe'a z 1000 procesorów, to by była inna rozmowa. Więc tutaj jakby się dzieje w drugą stronę. Gry oszukują na naszą niekorzyść po to, żebyśmy mieli poczucie, że nie dostajemy forów. Zmiana prędkości cały czas to się daruje. Dobrze. Na koniec mi zostało takie podsumowanie troszeczkę, a trochę jeszcze jeden przykład. Robiąc grę, cały czas mamy do rozstrzygnięcia taki konflikt między tym, że gracz chciałby przeżywać bogate, ciekawe emocje, które chcemy kreować w taki sposób, żeby w miarę wiedzieć, co się wydarzy w grze. Tak, nie musimy mieć takiej pełnej kontroli jak w filmie czy książce, ale żeby chociaż z grubsza się zgadzało, żeby to się tak zupełnie nie rozjechało. Czyli chcemy mieć kontrolę nad tym, co się dzieje. Czyli chcemy wykorzystywać elementy prezentacyjne, bo to są te elementy, że coś graczowi pokazaliśmy, on coś usłyszał. To są te rzeczy, które faktycznie możemy o to zadbać, żeby się stały. Na to, co gracz zrobi, nie mamy za bardzo wpływu, bo to on decyduje. W związku z tym elementy interaktywne są pod kontrolą gracza. I w związku z tym też są dla gracza ważne, bo są właśnie tym niezbędnym składnikiem tego przeżycia, że gracz coś zrobił i to coś miało dla niego jakieś znaczenie. Bo gra w ten sposób generuje znaczenie, że to, co gracz zrobił albo co rozważał do zrobienia, miało dla niego znaczenie. Żeby to pogodzić, bardzo często oszukujemy w ten sposób, że tworzymy elementy prezentacyjne, które udają elementy interaktywne. Mają jakąś bardzo uproszczoną interakcję, która jest tylko po to, żeby gracz miał poczucie, że to było interaktywne. Mimo, że nie jest. Klasycznym przykładem jest tak zwany quick time event, który polega na tym, że odgrywamy jakąś animację, jakiś przerywnik, ale od czasu do czasu pojawi się wezwanie, że teraz mamy nacisnąć jakiś konkretny przycisk. No i gracz jak dostanie wezwanie, to ten przycisk naciska. I to powoduje, że gracz ma poczucie, że to on uczestniczył w tym przerywniku. Powiedzmy sobie tak, że nie do końca działa, bo gracze też się na to coraz mniej nabierają. Ale przynajmniej w założeniach. Ma mieć poczucie, że to on na przykład wyrwał broń z ręki przeciwnikowi albo coś, a tak naprawdę to był predefiniowany filmik, który sam się potoczył jakoś tam po swojemu. Chyba, że gracz tego przycisku nie naciśnie, to wtedy filmik skręci w inną stronę i rzeczywiście gracz dostanie bęcki. Przewijanie rozgrywki to jest technika, którą można właśnie na przykład w Tomb Raiderze, w tych nowszych Tomb Raiderach zaobserwować. W Tomb Raiderze, nie w tym ostatnim, tylko jeszcze poprzednim, jest taka bardzo charakterystyczna scena. Lara się wspina na wzgórze, na którym jest stara stacja radiowa. Ta stacja ma taki maszt radiowy, ona musi się na niego wspiąć po to, żeby nadać sygnał SOS, bo jest rozbitkiem na wyspie. I to jest bardzo ważny moment w narracji tej gry, bo to jest moment, w którym Lara Croft z ofiary przemocy, której doznawała przez cały poprzedni akt gry, staje się poszukiwaczką przygód. Odzyskuje kontrolę nad sytuacją i teraz to już nie ją ścigają, tylko ona ściga. Czyli jest to bardzo ważny emocjonalny moment. Chcemy mieć na nim jako autorzy kontrolę, ale chcemy też, żeby gracz miał poczucie, że ma kontrolę. W związku z tym każemy graczowi spiąć się na maszt. I jak Lara Croft wspina się na maszt, to spadają tam jakieś kawałki masztu na nią, coś, jakieś tam rzeczy się dzieją. Jak ja w to grałem, to oczywiście nacisnąłem przycisk do przodu, żeby tam się wspinać, Zauważyłem, że coś się odkleja, to od razu odruchowo nacisnąłem tam przycisk, żeby się wychylić. Lara Croft faktycznie się wychyliła
I byłem bardzo zadowolony z siebie, że tak, wiecie, miałem refleks i tak dalej. Jak grałem w to drugi raz, to zapomniałem nacisnąć i się okazało, że i tak się wychyliła. Ponieważ tak naprawdę przycisk był tylko do tego, żeby przewijać filmik. Lara Croft miała nagrany filmik, że wspina się po maszcie i się wychyla tak jak trzeba i nic jej nie grozi tak naprawdę, a ja miałem tylko ten filmik puszczać do przodu i w tym celu musiałem trzymać przyciśnięty przycisk cały czas, żeby mieć poczucie, że to ja zrobiłem. A niektóre gry po prostu na chama podsuwają nam przeciwniku po celownik, jeżeli są to strzelanki akurat. Ja tutaj mówię dużo o strzelankach, bo przy takich grach najwięcej miałem do czynienia zawodowo. Wyobraźmy sobie na przykład taką grę, w której mamy taki feature, że czasami trafiają nam się na ścianach bardzo ostre kolce. Jak ktoś się na te kolce nabije, to zginie, no bo nadział się na kolce. No i mamy też przeciwników w tej grze, więc oczywiście chcielibyśmy mieć taką możliwość, żeby gracz, nie wiem, czy popchnął, czy kopnął przeciwnika, żeby on się nadział na te kolce, żeby gracz był zadowolony, że zrobił taki manewr, taki nietypowy. Co się robi? Każe się iść graczowi korytarzem, który się rozwidla na końcu. Na wprost gracza na ścianie są wielkie kolce, żeby on z daleka je widział, że one tam są. Jak gracz podchodzi już do rozwidlenia, to nagle zza rogu wyskakuje na niego przeciwnik i zaczyna na przykład w niego celować z broni, ale dajemy tak sekundę, żeby gracz zdążył zareagować, tak? I oczywiście gracz odruchowo myśli sobie, kopnę go. No i kopie go, czy tam popycha, przeciwnik leci na te kolce, pięknie, prawda, malowniczo umiera w męczarniach na tych kolcach, gracz jest zadowolony, że zrobił taką widowiskową rzecz. To, czego nie wie, to, że oczywiście mu tego przeciwnika podsunęliśmy pod celownik. Robimy tego bardzo dużo w grach. Nie twierdzę, że to jest dobrze. No dobrze. To tyle mam dla was przykładów dzisiaj. Oczywiście można by tak sobie długo te przykłady wymieniać, bo tego jest dużo, dużo więcej, ale byśmy nie zdążyli po prostu wszystkiego omówić. Dlatego wybrałem takie, które wydały mi się najbardziej wyraziste.